Cześć, witajcie, z tej strony Mikalo, witam was w kolejnym odcinku z Blogstorped. A dzisiaj, jak widzicie po tytule, mam przecieki sezonu 5, już wiemy co to będzie, ja wiem bynajmniej. Jak chcecie się przekonać o co chodzi, co będzie w 5 sezonie, to zostaw łapkę w górę na samym początku, żeby dużo osób zobaczyło ten filmik, więc no, żeby po prostu każdy zauważył ten filmik, możesz zasubować też kanał, będzie mi też bardzo miło, a my tak naprawdę zaczynajmy. I tak, w ogóle były teraz finał sezonu 4 i w sumie nadal jest, nazywa się on ostatnia linia obrony. I tu chodzi o to, że Dave zwariował i zbierano jakieś tam kryształy Daviany. Ja o tym nie nagrywałem odcinków, ponieważ byłem na wyjeździe do Warszawy, do Wrocławia, w ogóle taki odpoczynek sobie robiłem, więc nie nagrywałem o tym w ogóle odcinków. Mam nadzieję, że wy wiecie o co chodzi w tym finale. Chodzi o to, że Dave zwariował i tak dalej, i wiem co będzie w 5 sezonie. Pewnie się zapytacie, skąd dowiesz, Mikalo? Już wam wyjaśniam. Oczywiście zawsze jest tak, że na właśnie stronach App Store, Google Play, czyli właśnie na aplikacjach, gdzie właśnie pobieramy Blogstorped na telefon, to właśnie tam często pokazują się informacje, przecieki takiej mini piątego, nowych sezonów w sensie, czy takiego po prostu, więc wam wszystko opowiem. No i widzimy nowe logo. Logo przedstawia się w następujący sposób. Wygląda bardzo tak ładnie niebiesko, morsko, i chyba widać już co tu będzie, ale dobra, przejdźmy sobie do przeczytania. Sezon 5 Tropicalypso, nie rozumiem, ale dobra. W 5 sezonie Blogstorped lądujemy awaryjnie na pewnej tropikalnej planecie. Jak wiecie, mamy teraz wakacje, więc będzie super wakacyjny sezonik na tropikalnej wyspie, więc będzie naprawdę mega, mega super. Następnie, przemierzaj białe plaże i zielone dżungle wyspy wraków. Zanurkuj w lazurowej wodzie i poznaj tajemnicę syren. Czyli będziemy poznawać syreny. No to będzie bardzo ciekawy, bardzo morski temat wakacyjny. Rusz do gorącego wulkanu wyspy Czaszek. I znowu mamy coś złego. Wyspa Czaszek. No to na pewno będzie mi się wydaje, że świat VIP, czyli po prostu Nexus to będzie jakby no tropikalny wyspa, a po prostu świat będzie taki zły i będzie tam gorący wulkan i tak dalej. No i pomóż Ziggy ponownie spotkać tatę w zupełnie nowych zadaniach fabularnych. I tego nie rozumiem, ponieważ ja nie jestem do końca ogarnięty w te wszystkie fabuły, bo przecież mieliśmy poznać tatę Ziggy, więc napiszcie mi teraz w komentarzach, o co chodzi z tym tatą Ziggy, jak wiecie, bo ja niestety nie wiem, jestem głupi, ale nie wiem niestety o co chodzi z tym tatą Ziggy, bo no, mieliśmy go spotkać, ale jakoś go chyba nigdzie nie widzę, więc jakby nie wiem o co chodzi, więc napiszcie w komentarzach o co chodzi z tym tatą Ziggy. Jeżeli ktoś napisał dobrze, no to polajkujcie jego komentarz, bo chciałem wiedzieć o co z tym chodzi, bo mieliśmy poznać tatę Ziggy, a jakoś go tutaj nie widzę, więc nie rozumiem o co chodzi. Pewnie się zapytacie, kiedy będzie właśnie sezon 5. Aktualnie, jak to nagrywamy, mamy 13 lipca. Często są właśnie aktualizacje w czwartki, więc chyba 16 lipca będzie nowy sezon. Aczkolwiek jeszcze możemy sobie zakręcić kołem fortuny. W ogóle zbieram sobie uśmiechy na Mikal26 i już mamy uśmiechów, uwaga, 16 tysięcy. Więc ludzki, pomagajcie. Bijam tutaj 100 tysięcy uśmiechów, może kiedyś to otworzę. Nie wiem czemu ja to robię, tak dla beki postanowiłem, że w sumie nie otwierałem dawno, to postanowiłem, że takie to zrobię. 105 tysięcy lajków na Blogstar, to też śmiesznie wygląda troszeczkę. No i dobra, w sumie to tyle. Jeszcze taka inna informacja, taka z beczki. Princess Igual mnie tu wyprzedziła w topce. Jestem 5. No smutne. Więc dziękuję wam za oglądanie i do kolejnych odcinków. No i siema.